Co to było? Co tutaj się wydarzyło? Drodzy inwestorzy, drogie inwestorki, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki, zapraszam na kolejny materiał na tym kanale, na którym się w tej chwili znajdujecie, na kanale YouTube. Marcin Podlacki, obserwuj, inwestuj, zarabiaj. Sesja wtorkowa przynosi bardzo dużą zmienność na giełdzie papierów wartościowych, a WIG20 zaliczył trwający 20 minut dosłownie rajd, który przyniósł wzrost o ponad 1%, po czym w ciągu kolejnych kilkudziesięciu minut praktycznie cały ten wzrost został zgaszony. Czy to oznaka przesilenia na giełdzie, czy to jest jeden z tych scenariuszy, który może generować nam wzrost zmienności i przy okazji wyznaczać lokalne szczyty? O tym porozmawiamy sobie w tym programie. Należy oczywiście mieć na uwadze to, że wszystkie predykcje, spekulacje, czy nawet odnoszenie się do zachowań rynków tych historycznych nie muszą dawać nam gwarancji, że te ruchy, które przed nami, również będą takie, jak sobie tutaj omówimy, czy też założymy. Przechodzimy już do konkretów. Ja zachęcam do zostawienia kciuków w górę, subskrypcji na tym kanale, bo tak jak sami widzicie, wszystkie ważne wydarzenia z rynku są omawiane tutaj na bieżąco, czy to w formie odcinków, tak jak ten, czy to w formie programów na żywo, które też regularnie na kanale się odbywają. WIG20 zaatakował przed momentem dosłownie poziom 2,490, a następnie zjechał o 20 punktów i w tej chwili pozostaje tylko 0,2 nad kreską. Na żywo, bo w tej chwili mamy rynek na żywo, obroty wcale nie są wysokie, mimo tego mocnego ruchu, to raptem 450 milionów złotych, gdzie równie dobrze moglibyśmy mieć obroty już miliardowe w tym momencie dzisiejszej sesji. Choćby patrząc na sesję wczorajszą, mając na uwadze sesję wczorajszą na rynku, bardzo przepraszam, widzieliśmy obroty miliardowe przy zmienności niewielkiej, bo różnica między min-max to było raptem dosłownie jakieś 10 punktów, a dzisiaj różnica min-max to już punktów 40, a przecież tak naprawdę dopiero połowa sesji za nami. Przy okazji widzieliście z aplikacji, pojawiło się powiadomienie, że to już czas zacząć rozliczać swoje pity, to też od razu mogę Wam powiedzieć, że te pity już powoli powinny być dostępne gdzieś w Waszych domach, biurach maklerskich, czy na rachunkach bankowych, gdzieś tam w skrzynce odbiorczej. Sprawdźcie i nie zapomnijcie o tym, żeby powoli to rozliczenie sobie przygotować, zarówno jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych, jak i portfele u brokerów, no bo to też jest oczywiście istotne w tym sumarycznym rocznym rozliczeniu. No i tak jak powiedziałem, ten mocny wystrzał na indeksie WIG20, wszystko miało miejsce chwilę po godzinie 11 i z 2456 do 2490 podeszliśmy w zasadzie pionowo, bez żadnych korekt po drodze. 2490 wzrosty zatrzymuje. Zjechaliśmy do odniesienia i powoli ten ruch wzrostowy jest budowany, ale to może być tylko i wyłącznie ruch chwilowy, który zaraz przerodzi się w kontynuację cofnięcia. Ruszył cały rynek. To nie jest tak, że jakaś jedna spółka o tym ruchu decydowała, tylko lepsza postawa pojawiła się, jeżeli chodzi o sektor bankowy, jeżeli chodzi o odzieżówkę, spółki sektora paliwowego, górnicze czy gaming. Natomiast no, mało co tak naprawdę tutaj z tego zostało. Wzrosty utrzymane zostały co prawda na akcjach tych mniejszych spółek, jak Cyfrowy Polsat, Kęty czy Asseco Poland, ale co z tego, one nie mają wpływu na indeks WIG20. Banki wróciły pod kreskę. Jeżeli zobaczymy sobie na sektor bankowy, zobaczcie, WIG Banki jest nawet na minusie w tej chwili, kilkasetnych procent, i ten wystrzał również tutaj jest na indeksie WIG Banki widoczny. Wystrzał, który też praktycznie w całości został tutaj przygaszony. Co więcej, nic takiego się nie wydarzyło na rynkach zewnętrznych, co mogłoby nam uzasadniać ten wzrost. Zobaczcie na korelację z tych ostatnich godzin, tu po godzinie 9. Dziś podczas sesji 27 lutego mocna korelacja DAX-a, który jest kolorem pomarańczowym zaznaczony z indeksem WIG20, płaska sesja dla DAX-a i ten wystrzał, którego byliśmy na WIG20 świadkami, w żadnym stopniu nie był zainicjowany jakąś zmiennością za granicą. Co się wydarzyło w takim razie? No, mamy informację o tym, że rolnicy protestują w Warszawie.
pojawiają się utrudnienia w ruchu stolicy. No ale przecież to jest zapowiedziany strajk. Już tydzień temu wiedzieliśmy, że on będzie miał miejsce, więc to raczej większym problemem być nie powinno. A poza tym pamiętamy strajki choćby we Francji czy w Niemczech. No i kiedy to równolegle indeksy z tamtych rynków były na historycznych szczytach i żadnych problemów tutaj nie analizowaliśmy. Bankowy zryw, kolejne rekordy na GPW. Wall Street przy śniadaniu kupuje akcje polskich banków. Taki artykuł pojawił się jeszcze 20 lutego na Bankierze, natomiast ta jedna jego część jest całkiem prawdziwa w sumie, patrząc na to, co dzieje się w ostatnim czasie na rynku, mając na uwadze, że ta końcówka sesji zazwyczaj jest dobra i rzeczywiście, kiedy inwestorzy w Stanach Zjednoczonych dopiero się budzą, no to może być tak, że wtedy ten ruch na rynku się rozpoczyna, bo pojawia się ten dodatkowy zewnętrzny kapitał. Niemniej na indeksie WIG20 nie od dziś to wiemy, że jesteśmy na lokalnym szczycie, nawet nie tak dawno zniknęła ta zielona strzałka. No i drodzy widzowie, zmienność nam się tutaj napędza, ale zmienność w dwóch kierunkach już nie jest to takie jasne, klarowne i przejrzyste jak w ostatnim czasie, kiedy w zasadzie z dnia na dzień szliśmy mocno w górę, tylko odbywają się tutaj ruchy w dwóch kierunkach, co może być sygnałem tego, że rynek próbuje się pozycjonować, no jeszcze my jako inwestorzy nie jesteśmy w stanie ocenić dokładnie w którą stronę, ale no taka podbitka później zgaszona, to wyglądało jak klasyczne wycięcie tych pozycji short, pozycji zarabiających na spadkach, no bo przy tak mocnym ruchu dla niektórych ten depozyt zabezpieczający pewnie już nie wytrzymał ciężaru zajmowanej pozycji i strata sprawiła, że no, dany inwestor został rozdzielony ze swoją pozycją, ta pozycja została z automatu zamknięta. Oczywiście jeżeli mówimy o klasycznych kontraktach terminowych, no to tutaj problemu nie ma, bo nawet jeżeli mielibyśmy właśnie takie wycięcie, no to ono musiałoby być utrzymane do zamknięcia sesji, bo dopiero po sesji dane ruchy są rozliczane, nie są rozliczane na bieżąco, jeżeli inwestujemy w kontrakty futures, to dopiero na zamknięciu ewentualnie trzeba będzie ten depozyt uzupełnić, bo inaczej nasze kontrakty zostaną zamknięte podczas sesji kolejnej w takiej ilości, aby uzupełnić właśnie brakujący depozyt. Natomiast jeżeli ktoś otwierał kontrakty CFD na nasze polskie kontrakty terminowe na indeks WIG 20, no to tutaj już z tym depozytem przy takim wystrzale, jeżeli miał pozycję na spadki, mógł pojawić się problem i to myślę, że może być ta kluczowa sprawa. Przybywa pozycji short na spółki z indeksu WIG 20, oczywiście CCC no nie wliczamy, bo to spółka z MWIG-u 40, ale mamy shorty na CD Projekt, aż 5, to o tym już rozmawialiśmy, mamy Allegro, Dino, Kenty, Orlen, JSW, gdzieś tu jeszcze był cyfrowy, ale chyba w tej chwili tej pozycji w rejestrze krótkiej sprzedaży nie ma. Brakuje cały czas jeszcze banków, ale kto wie, czy powoli jacyś duży gracze nie pozycjonują się na spadki, jeżeli chodzi o sektor bankowy. Natomiast ten ruch pokazał nam, drodzy widzowie, jedno. Pokazał nam, że najprawdopodobniej czeka nas czas dużej zmienności na rynku. Zmienności, która pojawia się z racji tego, że powoli zaczyna brakować paliwa do tych systematycznych wzrostów, no i pojawia się pierwsza taka oznaka słabości, pewna presja, którą ewidentnie tutaj inwestorzy zaczynają odczuwać, bo umówmy się, taki wzrost, którego byliśmy świadkami na indeksie WIG20, to nie jest wzrost wygenerowany przez ulicę. Mali inwestorzy nie są w stanie się, wiecie, skrzyknąć co do jednej chwili i na przykład decydować się tylko na zlecenia kupna polskich akcji, to jeszcze za tych pewnie, no tak strzelam, że jakieś 150 milionów złotych, bo o tyle obroty w czasie tego ruchu mniej więcej na oko wzrosły. To oczywiście można byłoby wyliczyć, bo można byłoby sobie na przykład otworzyć WIG20, włączyć transakcje i tutaj co 15 sekund są zmiany kursowe i wystarczyłoby cofnąć się mniej więcej do godziny 11.12. O, mniej więcej tutaj nam się ten ruch, nawet nieco wcześniej, tu byliśmy na poziomie 11.07, no tak, mniej więcej gdzieś tutaj to wszystko się rozpoczynało i trzeba byłoby zsumować te wolumeny, które co 15 sekund tutaj były odnotowywane w ramach tego podbicia, a widzimy, że tutaj no nawet po milion złotych pojawiały się 1-2 miliony nawet w ciągu 15 minut, o tyle rosło obrot na indeksie WIG20, tu nawet jakieś duże transakcje
5 milionów złotych w trakcie 15 minut, tu znowu milionowe transakcje, 1, 2, 1, 2 miliony. Tu przede wszystkim zobaczcie, co się działo przy szczycie w okolicach 2,480, 2,490. Co 15 sekund po 1, 2 miliony obrotów, nawet 3 miliony tutaj się pojawiało. No i później w trakcie tego gaszenia i cofnięcia, zobaczcie, te obroty już wcale aż tak wysokie nie były. Jeszcze tutaj przy takich określonych okrągłych pułapach też gdzieś tam się jeszcze większe zlecenia pojawiały, ale zobaczcie, no jest różnica, 16 tysięcy, 130 tysięcy, 160, kiedy tutaj zjeżdżamy, więc ewidentnie to też nie do końca wygląda jak dystrybucja, bo gdybyśmy mieli dystrybucję, to nieco dłużej pewnie na tym szczycie byśmy się zatrzymali, aczkolwiek te wysokie obroty, które przy szczycie miały miejsce, poniekąd jak dystrybucję można odebrać i uważam, że na to tutaj trzeba uważać. Gdyby się okazało, że dzisiejszą sesję zakończymy na minusie, nie uda się tego niewielkiego wzrostu utrzymać, WIG 20 będzie jednak słabszy, no to to będzie kolejny z sygnałów wskazujący na to, że prawdopodobnie jesteśmy bardzo blisko szczytu i niewykluczone, że w tych okolicach WIG 20 może nam zawrócić. Jest wiele znaków, które na to wskazują, między innymi mocne wykupienie też tych spółek, które o tym ruchu wzrostowym decydowały, między innymi właśnie wykupienie spółek z sektora bankowego. A wiem o tym doskonale, że te pozostałe spółki niebankowe, nie będące bankami, raczej nie są na tyle mocne, żeby właśnie nam tutaj kurs WIG 20 podciągnąć, albo przynajmniej wybronić te wyższe pułapy. Na ten moment wygląda to tak, jakbyśmy rzeczywiście tutaj osiągnęli lokalny szczyt, nieco poniżej pułapu 2500 punktów. No i zobaczymy, czy pora na płaską korektę, tak jak to miało miejsce w okolicach 2320, 2330 po tym mocnym wzroście z przełomu stycznia i lutego, czy raczej jakieś gaszenie nam się tutaj przydarzy, bo przecież nie tak dawno byliśmy świadkami takiej korekty trwającej kilka tygodni, kiedy WIG 20 z 2375 zjechał na 2160, to był spadek mniej więcej 10%, po czym wróciliśmy do mocnego wzrostu. Bardzo ważne będzie to, jak dzisiaj zachowa się nasza polska giełda po wejściu za granicę po godzinie 15.30, dlatego też nagrywam ten materiał w ciągu dnia, żebyście też na to mogli zwrócić uwagę. Jeżeli okaże się, że tutaj presja na wzrosty się znowu pojawi i znowu będziemy próbować wzbijać się na te coraz to wyższe pułapy, no to będziemy mieć pewnego rodzaju potwierdzenie scenariusza, w mojej opinii mniej prawdopodobnego, że to podbicie to było szybkie zbieranie przez zagranicę, to gaszenie to jest realizacja zysków przez nasz, może nie tyle nasz, co po prostu przez mniejszy kapitał, mniejszych inwestorów, ale ostatecznie to cały czas jest jeszcze rynek z potencjałem do dalszego wzrostu. Gdyby natomiast okazało się, że ostatecznie te wzrosty zostaną całkowicie zasypane i na zamknięciu nie uda się wyjść nawet w okolice odniesienia, tylko będziemy na przykład, tak jak na początku sesji, 2,3/4 pod kreską, no to to może być sygnał, że to było klasyczne wycięcie i teraz kto wie, czy no, nie będziemy tak tych pozycji wycinać w jedną, drugą stronę, żeby nieco tego niepokoju na rynku wprowadzić, nieco tych skrajnych emocji dla inwestorów, którzy sobie spekulują, bo często właśnie tak się dzieje, kiedy do szczytu się zbliżamy. Często właśnie takie świece, taką mini euforię obserwujemy blisko szczytu, podobnie jak mini panikę na rynku obserwujemy, kiedy dochodzimy powoli do lokalnego dołka, więc warto rynek dokładnie obserwować wraz z wolumenami, które się pojawiają przy okazji danych transakcji, bo to może być kluczowe co do oceny sytuacji właśnie na tymże rynku. Trwa oczywiście sezon wynikowy, więc spoglądamy na poszczególne spółki, ale no, te największe to już chyba raporty opublikowały mimo wszystko z parkietu WIG 20, a te mniejsze z kolei, no, czy by to były raporty bardzo dobre, czy bardzo złe, raczej dużego wpływu na szeroki rynek mieć nie powinny. Także przyglądamy się na zachowanie rynku w końcówce dzisiejszej sesji. Ja oczywiście to dla Was komentuję w programie Zamknięcie GPW, ale uważam, że ta dzisiejsza sesja może być bardzo ważna w kontekście oceny tego, co czeka nas w krótkim terminie na giełdzie papierów wartościowych. Drodzy widzowie, to wszystko na teraz. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie materiału. Wyświetlam Wam jeszcze konkurs InvestCavs, w którym zachęcam do głosowania w kategoriach dziennikarz ekonomiczny, youtuber rynku. Zostałem nominowany, a więc jeżeli jeszcze nie zagłosowaliście, to zachęcam, zapraszam. Dla mnie to zawsze dodatkowe głosy i szansa na coś więcej niż tylko na samą nominację, choć już ta sama nominacja jest niewątpliwym wyróżnieniem. My powoli kończymy miesiąc luty. Wyświetlam listę wspierających. To wspierający ze stycznia, dlatego mówię, że kończymy, bo wszyscy wspierający, którzy w lutym dołączą, będą przez cały marzec na niezmiennej liście wyświetlani właśnie jako
jako wspierający kanał, wspierający rozwój naszej społeczności. Na koniec przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji dla zasięgów, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby wszystkie materiały wyświetlały Wam się na bieżąco, bo jeżeli dużo tych kanałów na YouTubie subskrybujecie, no to jest szansa, że te materiały giełdowe gdzieś tam znikną, a w przypadku giełdy inwestycji ważne jest to, żeby czasem szybko reagować, a niekoniecznie dopiero jak coś się wydarzy i jak to tak zwane przysłowiowe mleko się rozleje. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.